Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Tła Biedaków. I dzisiaj jesteśmy u pana marzyciela. Tak, przez chwilę zwątpiłam. Nie wiem, czemu mi się pomylił z jakimś przyjemniaczkiem, ale nie. Jest to pan marzyciel, któremu właśnie wskoczyły ciekawe pragnienia. A to zapewne dlatego, że dostał ode mnie w bonusie aspirację drugorzędną na stare lata. Tak, a razem z naszym marzycielem jest droga pani Jessica Ray, którą możemy znać z przygód Damiana. Jak pamiętamy, Jessica została, że tak powiem, porzucona przed ołtarzem dosłownie. Zresztą ma to we wspomnieniach i gdzie to jest? Dalej, 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 dalej. O. Damian porzucił mnie przed ołtarzem. Ach, kto mógł przypuszczać, że będę tu stać samotnie, a wydawało się, że ta miłość jest prawdziwa. Co? Chyba tylko ze strony Damiana mogła być, choć jak wiemy, Damian jednak też nie był przekonany. No ale nic. Tam były różne kombinacje. Niestety Jessica nie była zbyt dobrą osobą i w sumie teraz mamy taką trochę poplątaną sytuację, bo sytuacja wygląda tak, że Jessica jest teoretycznie w związku z Dariuszem, ale tak naprawdę kocha Dona Lotario. Tak samo Dariusz jest w związku z Jessicą, a tak naprawdę kocha Kassandrę Ćwir, która jest w związku z Donem Lotario, z którym będzie miała dziecko. Także mamy tutaj taki prawdziwy galimatias. I no, oni są niby razem. Jessica niby przechodzi taką przemianę, bo po tym porzuceniu przed ołtarzem przeszła prawdziwe załamanie nerwowe. Leczyła się psychiatrycznie. Dosłownie. I teraz jest trochę lepszą osobą, aczkolwiek no mimo wszystko wdała się w romans z Donem, mimo że wie, że Don jest z Kassandrą i będą mieli dziecko, więc no jest to wszystko takie bardzo zagmatwane i skomplikowane i nie wiadomo, jak ich losy się potoczą tak naprawdę. No byłoby dobrze, gdyby każde z nich było z tą osobą, którą kochają. Ale nie wiem. Nie wiem, jak my to zrobimy, moi drodzy. Tak, Jessica, moi drodzy, pracuje w prawie, bo ona tam wcześniej teoretycznie pracowała, bo tam się poznali z Damianem i ona wróciła do tej pracy. Więc tak, tutaj jej zrobiłam takie małe biurko swoje prawnicze. Tak. Jessica nadal lubi kolor fioletowo-różowy, więc dom marzyciela też przeszedł przemianę. Jak wiecie, marzyciel miał trochę długów, ale Jessica je spłaciła ze swoich funduszy. Tak. No. A Dariusz może dalej sobie malować swoje obrazy i być artystą. Ale na razie to Dariusz mógłby zjeść. To byłoby tyle, jeśli chodzi o taki wstęp do tej ich historii i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No. Ja sama nie wiem, jak to się potoczy. Jak widzicie, on chciałby wziąć ślub. Jessica też chciałaby wziąć ślub, ale niestety nie z nim, tylko z Donem. On też w sumie nie chciałby brać ślubu z Jessicą, tylko z Kassandrą. I no nie wiem, co zrobimy. Naprawdę nie wiem. To jest ciężka, trudna sytuacja. Tak naprawdę nie wiadomo, kogo kocha Kassandra. No, a nie wspominając już o Donie, który nie wiadomo, czy w ogóle chciałby się z kimkolwiek wiązać. Więc, no, to naprawdę jest bardzo skomplikowane, bardzo. A czy ty w ogóle znasz swoich wnuków? Aha, bo ty masz Szczepana, swojego syna, który jest w związku z Lianną. Ty nie znasz Barbary i Benedykta. Czy może już poznaliście Barbarę? Ale raczej nie miałeś okazji. Musiałbyś zaprosić rodzinę, ale nie wiem, czy to da tak radę.
Najpierw to skorzystaj i weź. Może spróbujemy zadzwonić. Ale nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba nie możesz zadzwonić do Barbary, jeśli jej wcześniej nie znałeś. Zobaczymy. Wykonamy kilka telefonów. Może spróbujemy zadzwonić do Kassandry i ją zaprosić. Nie wiem, może zaprosimy tutaj i Kassandrę, i Dona Lotario, żeby, nie wiem, żeby była jakaś konfrontacja między nimi wszystkimi. To byłoby ciekawe w sumie. Ciekawe, co by się wydarzyło. Aż chciałabym to sprawdzić. Czy zaszłoby coś niezwykłego. Nie wiem, nagle by zaczęli wszyscy ze sobą flirtować. Mam nadzieję, że to nie są kolejne rachunki, bo dopiero co zapłaciłam całą stertę. No zobaczcie, no jest tutaj miłość. Gdzie jest twój syn? Tutaj. Musisz. Szczepan jest w pracy i ciężko pracuje. Tylko rozmawiaj. Z sobą porozmawiam. O nie, kolejne rachunki. Czy Sika wróci z pracy, to zapłaci. No ale powiem szczerze, że to ciekawy wątek. Stać się ręką Posejdona. Czemu ty masz takie głupie pragnienie życiowe? No to gadaj się z nią dalej. Jakie macie relacje już? Słabe. Czemu on... Aha, już wiem, czemu oni się nie lubią. No tak, on nie lubi Liliany, bo on był świadkiem, jak ona była... On widział, jak ona zdradzała Szczepana z tym swoim facetem, z którym ma syna. Tak więc, no to jest ciężka przeprawa teraz, żeby udobruchać teścia. Nie ma tak lekko. Szczepan pamięta. Proszę bardzo, Jessica nam wróciła z pracy. O, i nawet przyprowadziła koleżankę. To... Nie, 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 nie rozpędzaj się tak. Od razu to zapłać. No, a nasz drogi marzyciel nawet nie skończył obrazu w tym czasie. W sumie spoko. Możesz mieć jakąś przyjaciółkę, bo ty chyba nie masz za dużo przyjaciółek. Pokaż. Czy ty masz w ogóle jakiś przyjaciół? Aha, ty się z Niną Kaliendę przyjaźnisz. No tak, to była twoja przyjaciółka. Ale to ona wyznała Damianowi, co knuje Jessica. No. No to będziesz miała nową przyjaciółkę. Możesz sobie wspólnie poglądać telewizję przez chwilę. O, proszę bardzo, skończyłeś obraz, przynajmniej jesteś warty. No po prostu majątek. Taki majątek, że nie wiem. Weź prysznic, bo gości mamy, więc nie rób siary. Chcesz zadzwonić do Damiana? Może chcesz wyjaśnić z nim parę spraw? Spróbujmy. Czy on w ogóle będzie chciał z tobą rozmawiać? Po tym wszystkim? Zobaczymy. Tylko rozmawiaj. Może chcę mu wyjaśnić, że już zrozumiała swój błąd, swoje zachowanie i... No w sumie ona teraz pracuje znowu z nim, teoretycznie. A ten ci wziął za kolejny obraz, no dobrze. Ty byś chciał rozwinąć maksymalnie umiejętność, a... No kreatywność możesz rozwinąć. O, proszę bardzo, tutaj pani chce cię poznać. Cmok, cmok? No dobrze. Poznajcie się. Musisz trochę wyjść do ludzi. No ej. No to pogawań z nią. Przez chwilę. Opowiedz jej historię może, o sztuce. Nie wiem, co jeszcze można. Przydałoby się coś zrobić do jedzenia. Może Jessica by zrobiła? Czemu idziesz spać? Do ciebie telefon dzwoni? Do ciebie dzwoni, odbierz. Odbierz, a potem podaj coś do jedzenia.
Spaghetti możesz robić, widzisz? A co to za laska? Nie znam tej piary. No jak widzicie, oni tutaj mają tylko ledwo zauroczenie, więc to nie jest jakiś wielki związek, nie wiadomo jaki, nie? No ale jednak trochę... Trochę dodało to skrzydeł, Boże, jak on ma na imię, Dariuszowi, tak. Dariuszowi, bo jednak trochę wziął się za siebie, zmienił sobie fryzurkę, tutaj podgolił brodę, nie? Okulary zmienił, wiecie. No i Jessica tutaj pomogła mu w remoncie domu, co prawda jest bardziej ten dom po jej myśli, jeśli chodzi o niektóre kolory, no ale wiecie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Damian jest jej najlepszym przyjacielem na zawsze, a jednocześnie był jej wrogiem i takie to dziwne troszeczkę. No ale okej. Może jeszcze kiedyś się dogadają. Boże, biedna Jessica. Ona naprawdę się stara, zobaczcie. Ona przecież nigdy nic nie robiła, ona nie potrafi nawet gotować, zobaczcie. Że ona ma dopiero pierwszy punkt sobie wbiła, bo dopiero zaczyna tak naprawdę cokolwiek robić w domu. Więc to nie jest taki hop-siup. Trzeba docenić jej starania. No, wiem, że jesteś głodny. Zaraz żonka, twoja dziewczyna zrobi obiad. A ty sobie już w tym czasie skorzystać. Co ona tak chce się smokać z nim, ej? Lasko. O, jest obiad. Zapraszam. O, już schodzi zwabiona zapachem. Spaghetti nawet nie spaliła, zobaczcie. Może coś z niej będzie. Proszę bardzo, Dariusz. Idziesz? Wspólny posiłek. W sumie mamy wtorek, a ty pracujesz aż do soboty, kurczę. Bo tak właśnie zastanawiam się, czy zaprosić tą Kassandrę i tego Dona. Możemy zaprosić, zobaczyć, co się stanie w sumie. Miałaś pożegnać tą laskę, a ona gdzie poszła? Chyba poszła, tak? Do domu? Nie, ona wyszła sobie do nas na taras, nie? Dobrze, to ty ją pożegnasz, a potem zachowasz resztki. No tak, musicie zmywać po sobie, bo wy nie macie pokojówki. Ja bym chciała mu te pragnienia pospełniać, ale kurczę... on ma takie pragnienia, że średnio jest, jak mu je spełnić. No bo ten ślub, to dziecko, no... No i mamy kolejny dzień, Jessica szykuje się do pracki. A nasz drogi Dariusz będzie pewnie malował obrazy. I dopiero jak Jessica wróci z pracy, to sobie zrobimy... Zrobimy sobie, nie wiem, małą imprezkę. Albo po prostu zaprosimy Dona i Tom. Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tylko wstawię im, widzę, co? Jakąś muzyczkę? Żeby coś tutaj mieli. O! Niech coś będzie do grania. Zawczasu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo aż sama jestem ciekawa, czy... Może się coś wydarzyć. Dobrze, Jessica wróciła i dostała awans. Brawo. Dzisiaj przyjechała sama. To się świetnie składa. Może urządzić przyjęcie, tylko chciałabym, żeby się najpierw przebrała. Żeby już nie chodziła w tym stroju. Zaproś rodzinę. Ale oni wszyscy przyjdą. Nie, mogę wybrać. Kassandrę. Świetny pomysł, zaraz będziemy, ej. Przyjdą obydwoje? Serio? Nie. Dobra. O co ci chodzi? No nie wierzę. I oni tak po prostu, zero reakcji. Spoko, naprawdę. Dobra, w takim razie... ty poznaj Kassandrę. O nie!
O Jezu! O nie, jednak! Zobacz, nie zdążyłam nawet nic zrobić. A Don tam się świetnie ma w tle. O-o! Nie zdążyłam nawet nic zrobić. A tutaj normalna pogawędka, nie? No i pięknie. To się narobiło. No, Jessica nie lubi być zdradzana. Tak. Szczególnie tak na żywo. Ale one mają dobre relacje. No. O nie! Co tu się wydarzyło? Tak, to był bardzo mądry pomysł, żeby ich tutaj zaprosić na imprezę. Proszę bardzo. I co? To jest piękne. Tak, po prostu... świetnie, po prostu świetny to był pomysł. Ta impreza będzie idealna. Dobrze, że nie robiłam takiej imprezy jako imprezy. No, ale to nie przeszkadza wam wszystkim, żeby zjeść. Więc zapraszam na posiłek. Jedźcie sobie, jedźcie, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podoba to spotkanie. Tak jak mi. Ale ja mam z tego zabawę. Biedna Kassandra. Biedna Kassandra po prostu. No, i tym oto sposobem, moi drodzy, teraz każdy kocha właściwą osobę. I nie musi się męczyć z tą drugą. Cała prawda wyszła na jaw. W sumie dobrze się stało. Don w ogóle się nie przejął niczym, więc... Co ty tam... Aha, on sobie łapał świetliki, spoko. Proszę bardzo. A ty możesz do Kassandry. Ona przyszła tutaj jeść. Na uboczu, biedna. Ale też nie wygląda na zbyt przejętą, szczerze mówiąc. Więc... no nie wiem. No, Dariusz, nie rób siary, miałeś tutaj... Boże... Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie, no nie będziemy aż tak... Nie będziemy aż tak szaleć. Nie będziemy proponować Kassandrze jeszcze wprowadzenia się. Poczekamy do następnej tury, co wyjdzie z tego wszystkiego. No, a tymczasem my tu musimy... dalej jakoś żyć, prawda? Przyłącz się do Kassandry. Co prawda się nie lubicie, ale... No to nie jest wasza wina, dziewczyny. To zupełnie nie jest wasza wina. To ci faceci. Mówię wam. Dobra, Kassandra już ma dość. Ona już ma dość. Ona jest w ciąży, to za dużo stresu naraz. Po prostu... Dajmy jej spokój. Po prostu i tyle. Ty masz nawet dobrą energię, więc jeszcze możesz się poużyć tego sprzątania. A ty zamiast spać jeszcze mógłbyś dokończyć obraz, bo dzisiaj nic nie zarobiłeś. No. I tak to się potoczyło, tylko że oni teraz razem spać nie będą chcieli, więc muszę w sumie wstawię mu osobne łóżko. Marzyciel będzie sobie spał tutaj na razie przy swoim kąciku artystycznym. Bo wiadomo, że Jessica przecież nie będzie spała. Ona musi spać w swoim łóżku. Telefon dzwoni. Ale już nieważne. Niech się dzwoni. No tak, moi drodzy, tak trochę dzisiaj poszalałam w tym odcinku, trzeba to przyznać. Zrobiłam wielką konfrontację, ale przynajmniej wszyscy już wszystko wiedzą i po prostu teraz pozostało im ochłonąć i zastanowić się nad tym, jak chcą dalej rozwiązać to wszystko i
kogo tak naprawdę kochają i z kim chcą dzielić życie, bo no myślę, że warto jest to przemyśleć i nie popełniać błędów. Gdzie ten telefon w ogóle mamy? Gdzie mamy telefon? A, tutaj jest. Odbierz. Odbierz sobie ten telefon. O, tutaj wszystko już wam zjedli, więc... Masz pecha. Wykąp się potem i po prostu idź tutaj śpi. A czekaj, może jeszcze najpierw wyłącz tą muzykę. I dopiero idź śpi w piżamce. A Jessica niech sobie wybije ten punkt, bo jej niewiele brakuje. No, niech wbije sobie punkta i też pójdzie spać. O! Ale cię nie zapraszałam na noc, więc no to pa. Ciebie też już pożegnam, żeby zaraz nie było znowu. Ja jej nie daję spać. Jesus Christ, też bym się... Dobra, posprzątamy. Jeszcze. Bo my rano do pracy idziemy z Jessicą, więc... Już pora. O. Świetnie. A ten dalej łapie nam świetliki przed domem, no. I jeszcze nam zostawił w ogóle... w kuchni. Na blacie. I my nie będziemy mieli gdzie zaraz ten gotować, bo on nam świetliki porastają wszędzie. Idź już sobie. Było miło. Buziaczki. Zobaczymy się później. Czekam, aż mi się oświadczysz, tak? Dobra. A to jeszcze wyłączę telewizor. Przy okazji i idź sobie spać tutaj. No i dobrze. No i dobrze, moi drodzy. A ja będę kończyć. O, dzisiaj się wydarzyło sporo. Całkiem się dobrze bawiłam, muszę przyznać. Taki mały dramat w Miłowie. Taki właściwie sam z siebie, bo nie byłam do końca pewna, co się wydarzy, jak ich zaproszę wszystkich naraz, ale jednak marzyciel wyszedł tu jako pierwszy z inicjatywą do Kasandry i bum, się stało. No i w sumie spoko. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, że oni wszyscy się dowiedzieli o tym i teraz, jak mówię, będą mogli to po prostu ogarnąć i no myślę, że po prostu Kasandra na pewno odejdzie od Dona, a właściwie Don się od niej wyprowadzi, no bo nie ukrywajmy, Kasandra jest ułożoną dziewczyną mimo wszystko i jeśli nie wyszło im, no to nie będzie na siłę z nim żyła. A Jessica jest otwarta, ona w każdej chwili jest w stanie odejść od marzyciela, żeby być Donem. Tak więc taka sytuacja i zobaczymy, co będzie dalej, także aż sama jestem ciekawa. Tymczasem dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa pa!